Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Grzegorz, a przed wami kolejne Daily Newsy, tym razem przygotowane na 12 listopada 2020 roku. Zapraszam do oglądania. Drakensang Online rozdaje konto premium oraz inne prezenty. Zapytacie, z jakiej okazji? Chodzi o pandemię wirusa, no i o to, żebyśmy spędzili ten trudny czas właśnie w tym hack-and-slashowym MMORPG-u. Po aktywacji specjalnego kodu otrzymujecie m.in. jeden raz członkostwo Deluxe, 10 razy pozłacana kończyna, 5 razy mieszek kamieni szlachetnych, 10 razy ofiara sekretnej kryjówki, 300 drakenów, 200 sztuk złota, 2999 esencji wigoru, jedną przetapiarkę, 5 razy potężny strażnik dusz i 10 kamieni dusz. Jeżeli chodzi o Deluxe, a w zasadzie członkostwo Deluxe, jest to lepsza wersja konta premium, która zapewnia jeszcze więcej przywilejów. Kod na tego typu akcenty jest ważny do 30 listopada. Przy okazji bardzo miło ze strony Bigpointu, ale o wiele ważniejsze jest to, co nadchodzi do Drakensang Online. 1 grudnia ten MMORPG otrzyma największy dodatek w historii, czyli Dark Legacy o podtytule polskim Mroczne Dziedzictwo, który rozszerzy content i wprowadzi mnóstwo udoskonaleń. Szczegóły wkrótce. Perfect World Entertainment i Cryptic Studios ogłaszają, że Neverwinter jest już dostępny na platformie Epic Games Store i od teraz miliony graczy z tej właśnie platformy mogą odkrywać ogromny świat Neverwintera, gdzie przyjdzie im wyruszyć nam świetną przygodę. Oczywiście jest to idealny moment, szczególnie że do gry właśnie trafiła czwarta i zarazem ostatnia aktualizacja treści w ramach dodatku The Redeemed Citadel. Nowa epizodyczna zawartość z rozszerzenia jest już dostępna na platformie Arc, Steam oraz Epic Games, a przy okazji niedługo trafi na konsole Xbox One i PlayStation 4, którzy w tym momencie akurat mogą cieszyć się poprzednią, trzecią paczką nowości. Sam czwarty epizod dodaje do gry zupełnie nową rasę, czyli Asimarów, a także nowe pomieszczenie, w którym możliwe jest ulepszanie i tworzenie unikatowych zbroi. Przy okazji podczas zabijania demonów i diabłów w ramach kampanii gracze mogą zdobyć różnorakie nagrody. Aby z kolei otrzymać dostęp do zawartości z The Redeemed Citadel, postać na 80. poziomie musi ukończyć kampanię Avernus oraz linię fabularną Mode of Virtue. Hucznie zapowiadane wydarzenie wprowadzające do dodatku Shadowlands jest już dostępne w World of Warcraft. Z tej okazji rozpoczęła się inwazja plagi na Azeroth. Gracze mają dostęp do kampanii fabularnej z garścią zadań do wykonania lub mogą wcielić się w przedstawiciela plagi, aby szerzyć chaos i zamęt w świecie gry. Do zdobycia jest sporo przedmiotów pozwalających na przygotowanie się do nadchodzącego rozszerzenia. W ramach atrakcji zmierzymy się również z Nathanosem Blightcallerem, który pełni rolę nowego World Bossa i ma dla nas całkiem niezły sprzęt. Do zgarnięcia z innego przeciwnika jest również 34-slotowy plecak. Pojawia się przy okazji nowa waluta oraz zestaw codziennych zadań. Są przy okazji nowe zabawki oraz pety do zgarnięcia. Bawcie się dobrze. Destiny 2 znowu na topie. Dzięki premierze nowego dodatku Beyond Light do zabawy dołączyło lub wróciło tysiące, a może nawet setki tysięcy graczy. Na samym Steamie w Destiny 2 bawiło się ćwierć miliona ludzi, co było czwartym najlepszym wynikiem na platformie. Rekordu gry nie pobito, ale pamiętajcie, że to połowa tygodnia. Gdy przyjdzie weekend, to może paść bariera 300 tysięcy równocześnie zalogowanych użytkowników. Faktyczna liczba chętnych na Destiny 2 była jednak znacznie wyższa. Świadczą o tym ogromne kolejki przed wejściem na serwery, które nieraz trwały nawet kilkadziesiąt minut oraz jeszcze większe problemy techniczne. Bungie musiało na bieżąco poprawiać czy też naprawiać serwery, ale i tak wiele osób doświadczało lagów lub nagłych disconnectów. Teraz jest już wszystko w miarę normalnie. Z drugiej strony nie można się dziwić aż takiemu zainteresowaniu ze strony graczy. Destiny 2 to świetna produkcja, która zapewnia ogrom kontentu przy ładnej grafice i jednocześnie świetnej optymalizacji, która pozwala na płynną zabawę nawet na słabszych komputerach. Podstawka gry plus pierwsze DLC działają na zasadzie free-to-play, za resztę dodatków trzeba jednak zapłacić z własnej kieszeni. Jakość w tym wypadku kosztuje. I to wszystko w dzisiejszym materiale, koniecznie dajcie znać, który news zainteresował was najbardziej. No i do usłyszenia już jutro. Cześć!